Komisja Europejska wyda Polsce wezwanie do zapłaty Komisja Europejska. Wystawimy Polsce wniosek o karę pieniężną dotyczącą Turowa. Komisja Europejska w odpowiednim czasie wyda wezwanie do zapłaty w sprawie kar nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unia Europejska dotyczące działalności kopalni węgla brunatnego Turów, poinformował w poniedziałek na konferencji w Brukseli Rzecznik Komisji Europejskiej. Pod koniec lutego Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów do CUE wraz z wnioskiem o zastosowanie tak środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia. 21 maja CUE przychylił się do wniosku Czech i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia. Jak poinformował CUE, ze względu na to, że Polska nie uczyniła zadość zobowiązaniom nałożonym na nią w tym postanowieniu, Republika Czeska wniosła w dniu 7 czerwca 2021 rok o zasądzenie od Polski na rzecz budżetu Unii i okresowej kary pieniężnej w wysokości 5 milionów euro dziennie za uchybienie jej zobowiązaniom. Wniosek o uchylenie postanowienia Polska natomiast. Jak podał Trybunał, złożyła wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia. Ostatecznie 20 września, Trybunał Sprawiedliwości Unia Europejska postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy, euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i nie niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Decyzję w tej sprawie podjęła wiceprezes Trybunału Rosario Silva de la Puerta. Będziemy walczyć, kara ma być naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia do chwili, w której wspomniane państwo członkowskie zastosuje się do treści postanowienia wiceprezes Trybunału z dnia 21 maja 2021 rok. Będziemy walczyć o to, żeby kara nałożona przez SUE w związku z działalnością kopalni Turów została uchylona. Sądzę, że w niedługim czasie przekazane zostaną szczegóły, powiedział na początku października wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.